Szkoła Tai Chi Jadeit powstała wiele lat temu na Winogradach. Przy Cytadeli, na ulicy Bastionowej 47, każdego dnia odbywają się różnego rodzaju zajęcia psychofizyczne, takie jak Tai Chi, yoga, Qigong, a także wykłady związane z tematyką właściwego odżywiania i oczyszczania organizmu. Od września szkoła posiada certyfikat miejsca przyjaznego seniorom i w związku z tym proponuje osobom dojrzałym kilka ciekawych zajęć. W zasadzie wszystkie zajęcia Tai Chi są bez ograniczeń wiekowych. Przychodzą ludzie, którzy mają po 20 lat, po 60, 70 plus, także ograniczeń nie ma w zasadzie żadnych, bo każde ćwiczenia staramy się tutaj przystosowywać do warunków po prostu fizycznych, ale tutaj postanowiliśmy z Marią otworzyć takie zajęcia dedykowane dla seniorów, gdzie połączymy Tai Chi, uważność w ruchu, tutaj o tym Maria troszeczkę więcej opowie. Ja też będę starał się trochę przekazywać informacji na temat dobrych i zdrowych wzorców ruchowych, czyli no, żeby po prostu wiedzieć, jak wykonywać czynności dnia codziennego, jak w zdrowy sposób sięgnąć po 100 zł, które akurat znajdziemy gdzieś na chodniku, żeby sobie nie zniszczyć kręgosłupa. Dużo na tych zajęć będzie również medytacji, takiego wyciszenia umysłu, bo chyba trochę nam tutaj wszystkim w obecnych czasach tego brakuje. I też będzie to połączone z wykładami na temat właśnie tutaj budowy naszego ciała, czy też właśnie tych wzorców ruchowych. Także zapraszam wszystkich na te zajęcia, szczególnie osoby, które chcą zacząć przygodę z ruchem, z świadomym ruchem i z medytacją, bo Tai Chi jest nazywane tutaj, tak jak Małgosia wspominała wcześniej, medytacją w ruchu. Od 7 stycznia w szkole Tai Chi Jadeit ruszają nowe zajęcia dla seniorów, dla ciała i umysłu. Podczas nich wykorzystywane będą elementy Tai Chi, gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami fizjoterapii. Praktykowana będzie również uważność i medytacja. Od stycznia razem z Pawłem rozpoczniemy nowe zajęcia dla seniorów. Te poniedziałkowe zajęcia, na które seniorzy przybywają bardzo licznie, co mnie szalenie cieszy, to są zajęcia bardzo, właściwie całą godzinę medytujemy w różnych formach. Rozpoczynamy i kończymy krótką medytacją siedzącą, a w międzyczasie wykonujemy bardzo łagodne, bardzo powolne, bardzo niespieszne, bardzo melodyjne i bardzo takie miękkie ruchy z pełną świadomością na każdy fragment wykonywania tego ruchu, ze świadomością tego, jak ten ruch w naszym ciele jest obecny, czy nasze ciało się rozgrzewa, czy zmienia się jego temperatura, czy czujemy jakiekolwiek odczucia w różnych fragmentach naszego ciała, jak płynie oddech przy tym, bo to jest też bardzo ciekawe obserwować, jak on się zmienia, jak się uspokaja, jak przyspiesza bicie naszego serca, jak się spowalnia po różnych wykonywanych ruchach. Jest to wszystko po to, żebyśmy byli z naszym ciałem w większej przyjaźni, żebyśmy przypomnieli sobie, że warto go posłuchać. I też te zajęcia są tak prowadzone, że każdy może dopasować intensywność, której tu za bardzo nie ma, ale jakby mimo wszystko pogłębienie ruchu do ochoty swojego ciała w danej chwili, bo ta ochota może się zmieniać, możemy przyjść z jakąś intencją na zajęcia, a potem się okaże, że jednak mamy trochę mniej energii, potrzebujemy się trochę bardziej zatrzymać i wtedy te ruchy mogą być bardzo minimalne i bardzo niewysiłkowe. W międzyczasie też praktykujemy zawsze uważne chodzenie, co jest wśród seniorów szczególnie chyba lubiane, szczególnie u osób, które mają endoprotezy, czy jakieś takie kłopoty z równowagą i nie czują się stabilnie, kiedy chodzą po ziemi. To rzeczywiście takie poczucie, że mamy ziemię pod stopami, że bardzo uważnie stawiamy każdy krok i bardzo uważnie czujemy ten moment, kiedy stopa odzyskuje grunt pod sobą, jakby możemy ziemi zaufać, to seniorzy mówią, że im daje bardzo dużo w codzienności, że rzeczywiście jakoś taki większy spokój i zaufanie, że będą stać i że nie stracą równowagi. Trochę tych elementów będziemy też włączać w poniedziałkowe zajęcia styczniowe, które poprowadzę z Pawłem.
Osoby zainteresowane działalnością szkoły Tai Chi Jadeit zachęcamy do zapoznania się z jej stroną internetową. Informacje uzyskać można również pod numerami telefonów 603 220 021 oraz 608 277 295. Więcej na temat pozostałych zajęć szkoły Jadeit powiemy po nowym roku.